Hej, witajcie. Jestem Mateusz i chciałbym przez najbliższe 30 minut opowiedzieć wam historię o ewolucji pewnego ekosystemu. Chociaż z lekka to brzmi darwinowsko, nie chcę się jednak skupić na historii powstawania gatunków, chociaż wiadomo, jest to coś bardzo ważnego, lecz trochę o czymś innym, czyli o tym, jak wyglądała historia ewolucji naszych rozwiązań, które my udostępnialiśmy naszym partnerom, naszym firmom zewnętrznym, które chciały rozszerzać nasz produkt. Będzie to trochę też historia różnych rozwiązań technicznych, o naszych sukcesach, trochę o porażkach, przede wszystkim o lekcjach, wiedzy i wnioskach, które z tego wyciągnęliśmy. Wszystko zaś ma dotyczyć takiego szeroko pojętego tematu, jak budować ekosystem. Chciałem też potem pokazać pod koniec, jak w prosty sposób można tworzyć takie addony, zwłaszcza z perspektywy osoby, która nie robiła tego wcześniej, jak szybko można sprzedać produkt, jak bardzo łatwe to może być. Zacznijmy jednak od takiego podstawowego pytania, które w sumie jest chyba najważniejsze, czyli dlaczego? Po co mamy się przejmować? Dlaczego zamiast dodawać nowe funkcjonalności, dlaczego mamy poświęcać czas, inwestować w budowanie środowiska, które jest rozszerzalne, bo wiadomo, że jest to koszt, który nie jest mały. Czysto realistycznie, czysto finansowo, przede wszystkim nikt nie ma nieograniczonej ilości czasu, nie można zbudować każdej funkcjonalności, jakiej myśli. A otwarcie takiego produktu na aplikacje zewnętrzne powoduje, że będzie można też je zwalidować. Będzie można zwalidować wszystkie pomysły. Kolejną rzeczą jest prędkość. Mali partnerzy, startupy są w stanie reagować bardzo szybko, dostosowywać się do rynku, który jak wygląda, są sprytni, są w stanie wymyślić naprawdę kreatywne rozwiązania. Są w stanie dostarczyć bardzo szybko produkt, który przynosi bardzo dużo wartości. Jest też właśnie to innowacja, te rozwiązania, które przez kogoś są tworzone, mogą pójść zupełnie w kierunku, którym wam się nie wydawało. Może się okazać, że ci partnerzy dostarczą wam coś, czego wy nawet nie widzieliście, że jest potrzebne. No i przede wszystkim też tacy klienci, którzy rozszerzają wasz produkt, są waszymi adwokatami, są waszymi ewangelistami. Generalnie to są platformy, którym się udało. No wyobraźmy sobie, czym byłby dzisiaj Android, czy czym byłby dzisiaj iOS bez Google Playa. Jaką warto przynosiłby ten system. To dopiero z rozszerzalności tak naprawdę tutaj płynie cała jego moc. Nie chcę jednak gadać tutaj o Androidzie, nie chcę mówić o iOSie, tylko chcę mówić o produkcie, tutaj skupię się na tej części platformowej, jaką jest Jira. Niektórzy może mieli okazję używać, niektórzy może znają. Generalnie, krótko mówiąc, jest to narzędzie, które pomaga zespołom zarządzać ich projektami, który można sobie wyobrazić jako zdecydowanie bardzo skomplikowaną listę zadań, która pomaga różnym zespołom, czy to deweloperskim, service management, czy biznesowym. Z jednej strony jest to też produkt, na którego ja swoim pracuję kilka lat, najpierw właśnie jako inżynier, jako frontend developer, który raczej nie patrzył się na temat rozszerzalności, ale od 2 lat przeszedłem na tą drugą stronę mocy, jestem team leaderem jednego zespołu, który właśnie celem jest pomóc tym naszym partnerom, odblokować ich i dać im możliwości, których nie mieli wcześniej, pomóc im rozszerzyć produkt w taki sposób, który wcześniej nie istniał. To uświadomienie sobie właśnie tego wpływu na tego klienta, trochę czasu mi zajęło, chciałbym wam dzisiaj częściowo to przekazać. Nie chcę jednak skupić się w samym produkcie, bardziej na takich właśnie uniwersalnych wnioskach, lekcjach, które wy też możecie zaaplikować. Słowem wytłumaczenia dla osób, które nie miały doświadczenia, nie spotkały się wcześniej. Jednym z określeń, które będę się posługiwał, jest słowo issue, które jest wybitnie przetłumaczalne. Możemy określić jako zadanie czy zagadnienie. Wygląda tak, jak to stojące na tym obrazku. Można to rozumieć jako właśnie rodzaj zadania, do którego mamy przypisanych dużą ilość pól i które w przyszłości będziemy starali się rozszerzać. Generalnie historia skupi się na 3 częściach. Pierwsza, czyli serwer, czyli w jaki sposób wyglądało tworzenie rozszerzeń w aplikacjach serwerowych. Potem przyjdzie do Connecta, czyli naszego pierwszego rozwiązania cloudowego. I skończę na Lambdach, czyli jak wygląda drugie, kolejne rozszerzenie. Zacznijmy od początku, czyli od serwera. Czemu? Bo Jira jako produkt to była właśnie aplikacja serwerowa, była uruchomiona na komputerach klientów i ta rozszerzalność, którą my dzisiaj mamy, wynika w większości z tej rozszerzalności. Początki to jest rok 2002, z tego co sprawdziłem jest to mniej więcej 2 lata przed takim fajnym produktem firmy nazywającej się Amazon, produkt nazywał się SQS, czyli właśnie nie znamy tego clouda, nie jest on w takiej formie, nie wygląda on tak jak wygląda dzisiaj. To klienci utrzymywali aplikacje, utrzymywali ją na swoich serwerach i to oni mieli samą tą infrastrukturę. Istniała też szansa, że wszystko było za firewallem, nie było w ogóle dostępu zewnętrznego.
Musieliśmy, chcieliśmy więc wymyślić sposób na budowanie rozszerzeń i tutaj z pomocą przyszła nam sama architektura. Co to znaczy? Jira sama w sobie jest, bazuje na Javie i zbudowana jest, napisana jest w Javie i zbudowana jest z sieci wewnętrznych pluginów. Można to rozumieć w takiej formie, że system sam udostępnia wiele plugin pointów, których jeżeli spełnisz odpowiedni kontrakt, który jest zdefiniowany właśnie czasami na poziomie interfejsów Javy, to wyświetlimy, czy wykonany dany kod. My wspomniałem, że używamy tego wewnętrznie. Chodzi o to, że sami mogliśmy wystarczać produkt wraz z naszymi rozszerzeniami, które zespoły wykorzystywały, czyli mogły pisać rozszerzenia, pisać te miejsca i jednocześnie wykorzystać w innym miejscu. Co więc potrzeba, żeby wypuścić to dalej, żeby dać klientom zewnętrznym? W sumie niewiele, bo jedyne, co musimy zrobić, to musimy dać możliwość instalacji tych rozszerzeń. W naszym przypadku to są były po prostu pliki jarowe, które wrzucało się bezpośrednio na instancję, czy wrzucało się z marketplace'a. W jaki sposób właśnie wygląda założenie architektury? Pierwszym elementem, który będzie wspólny dla wszystkich naszych trzech rozwiązań, jest deskryptor. Deskryptor, ten format to jest akurat XML i jest to właśnie forma kontraktu, którą my ustanawiamy się z partnerami, że zostanie wykonana. Tutaj element, który widzicie na dole w menu, to są właśnie web itemy i definicja tego podkreślonego web itemu nazwy priorities jest na górze, czyli polega na tym, że w takim pliku, w deskryptorze dostarczamy informację, że istnieje element typu nazwy priorities wyświetlony w sekcji admin issues menu, issue attributes i wtedy w momencie, gdy produkt sam wyświetla to menu, on próbuje wczytać, patrzy się po zarówno produkcie wewnętrznym, jak i po wszystkich rozszerzeniach, które są zainstalowane na instancji, czy te elementy są, patrzy się po tym produkcie, czy jakie elementy powinny zostać wyświetlone. Kolejnym elementem jest środowisko, jak już wspomniałem, mamy Java, cały produkt na tym stoi, więc tutaj REST API nie było koniecznością. Mogliśmy po prostu użyć Java API. My dostarczaliśmy po prostu bardzo duże Java API. Klienci mogli wykorzystać. Ponownie mogła być też sytuacja, że my tego też używaliśmy wewnętrznie. Kolejnym etapem jest frontend i to, w jaki sposób go rozszerzyć. Tutaj, podobnie jak wcześniej, sama struktura produktu nam pomogła, czyli w momencie, gdy na przykład wysiadaliśmy taką stronę, to jest stworzenie tego issuesa, tej jednostki ENCI, którą pokazywałem wam wcześniej. A w momencie, gdzie my wyświetlaliśmy tą stronę, partner mógł powiedzieć, że chciałbym do takiego elementu, na przykład do tego widoku, dorzucić swoje zasoby, dorzucić swoje JavaScripty, dorzucić swoje szablony stylów i wtedy zmodyfikować ten produkt. To dawało ogrom możliwości, bo rozszerzenie produktu w taki sposób powodowało, że imersja tego użytkownika była bardzo, bardzo wysoka, ale jednocześnie wprowadzało też swoje problemy, bo na przykład dwa addony, które każdy z osobna działały dobrze, mogły nie działać tak dobrze, gdy były uruchomione razem. Ostatnim elementem, który istotny jest informowanie o zmianach, no bo modyfikacja to jedna rzecz, ale informowanie o zmianach to jest druga, którą trzeba wykonać. Tutaj ponownie skorzystaliśmy z faktu, że mamy czatowe środowisko, mieliśmy wielki event bus, wielką magistralę starzeń, która notyfikowała, wysyłała informację o tym, że cokolwiek zmieniło się w produkcie. Co to nam dało ostatecznie? Ze względu właśnie na sposób dodawania tych pluginów, ze względu na sposób dodawania addonów, produkt mógł być rozwijany w kosmiczny sposób i bardzo często mógł diametralnie zmieniać to, w jaki sposób on wyglądał. Sposoby, które czasami nam się w ogóle nawet nie wyobrażało. Nasi klienci mieli zainstalowane kilkadziesiąt rozszerzeń i instancja jednego użytkownika wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej, czy instancja drugiego użytkownika. Ponadto było bardzo trudno miejscami zauważyć, gdzie się kończy produkt, a gdzie się zaczyna rozszerzenie. No jednak minęło jakieś chyba z okolice 10 minut, a ja wciąż mówię o serwerze. A świat poszedł do przodu. Wiadomo, że powstawało coraz więcej rozwiązań cloudowych. Klienci nasi nie chcieli utrzymać tego kodu, to było fair. I my też musieliśmy się dostosować. Więc wprowadziliśmy Jira Cloud, ona była właśnie utrzymywana przez nas, gdzie my wykonywaliśmy kod. I tutaj te poprzednie zalety zmieniły się częściowo wady. Pomyślmy na przykład o tym frontendzie. Jeśli
Nie mamy jakiejś żadnej formy enkapsulacji, nie mamy żadnego sposobu blokowania czy upewniania partnerów, że jakiś, jakiś kontrakt, który jeśli spełnia, zostanie wykonany. To o ile w serwerze, który wypuszczany jest raz na jakiś czas, jest to ok, żeby się testować z konkretnymi wersjami, tak o tyle w cloudzie, gdzie mamy continuous integration, gdzie produkt może mieć nową wersję każdego dnia, nawet kilka razy, może to przynosić pewne problemy, bo jest to nie fair wobec też partnerów, żeby musieli cały czas sprawdzać, czy wszystko jest ok. Też rozszerzenia pracujące na Javie musiałby spodobać, że musiały być wykonywane u nas, co mogło nosić jakieś problemy z bezpieczeństwem. I generalnie w serwerze można było zrobić wszystko, a można było też zepsuć wszystko. Nie dawaliśmy właśnie tej możliwości w takiej formie, jakiej była, ale widzieliśmy z rozmów, widzieliśmy z wszystkich dyskusji, że ta rozszerzalność jest tym czymś, co sprzedaje produkt, że to jest ta silna strona, więc musieliśmy dać tą możliwość. I stąd przechodzimy do drugiego etapu, drugiego rozdziału, czyli Connect. Jakie są nasze wymagania w tym momencie? Przede wszystkim pierwszym jest takim, że kod nie jest wykonywany w tym samym środowisku. Nie może to być ponownie tak samo jak wcześniej, że po prostu wrzucamy plik, jedną paczkę jarową na instancję i jest już wszystko jest OK. Partner sam musi utrzymywać ten swój serwer, sam musi utrzymywać swoje rozszerzenie. Jako że kod nie jest wykonywany w tym samym środowisku, musimy zrezygnować z Javy i komunikacja musi nastąpić poprzez REST API. Kolejnym elementem jest to, że chcemy zacząć kontrolować wszystkie możliwe miejsca integracji, jeśli chodzi o frontend, czyli chcemy tutaj właśnie zdefiniować ten kontrakt, dzięki któremu, jeżeli partnerzy go spełnią, oto my wyświetlimy elementy w odpowiedni sposób. No i też chcemy w jakiś sposób kontrolować te rozszerzenia, żeby nie miały wpływu na zewnętrzne aplikacje, żeby nie mogły na przykład ze sobą ingerować i przez to nie mogły na siebie wpływać negatywnie. Stąd wpadliśmy na pierwsze zadanie, nazywaliśmy go Atlassian Connect, czyli sposób budowania rozszerzeń, gdzie to partnerzy, jedyne co dostarczali, to jest właśnie deskryptor, dostarczali informacje, gdzie jest ich serwer i w momencie, gdy chcieliśmy budować rozszerzenia, to pytaliśmy się tych serwisów odnośnie tego, co mamy w ogóle zrobić. Jak wygląda nasza architektura? No, zacznijmy od tego, że nasz serwer przekształcił się w clouda i ponownie Antony wcześniej były blisko, teraz musiały być trochę dalej, musiały być na właśnie zewnętrznych serwisach i w momencie, gdy addon zarejestrowany został na instancji, został na niej zainstalowany, jeżeli dochodziliśmy do elementu, że na przykład chcemy wyświetlić fragment strony, który ma być dostarczony przez rozszerzenie, po prostu się pytaliśmy o to. Aplikacja zaś partnerska zwracała nam z drugiej strony HTML, czy zwracała nam HTML, czy elementy w nawigacji, które na przykład zostały zmienione. Z jednej strony takie aplikacje musiały też rozmawiać z nami, musiały zmieniać coś, co się dzieje w produkcie i tutaj po prostu użyliśmy REST API. Jakie są teraz podstawowe założenia? Częściowo są podobne, czyli zaczniemy od deskryptora, którym główną zmianą jest format, czyli z XML-a przeszliśmy na JSON-a. W tym deskryptorze definiujemy właśnie, że jakieś elementy wysiedlą się w konkretnym miejscu. W tym konkretnym rozszerzeniu jest tutaj element Web Items, który możecie pamiętać z poprzedniego rozwiązania, który wyświetli się w lokacji system top navigation bar, którą widzicie tutaj. Rezultat tego jest na rysunku niżej. Kolejnym elementem jest rozszerzalność frontendu. Wcześniej po prostu wrzucaliśmy, partnerzy wrzucali swoje zasoby, nie było możliwości zamknięcia tego. Teraz trochę zmieniła się sytuacja. W momencie, gdy renderowana była strona, mogli nam powiedzieć nasi klienci, bądź partnerzy, że że chcą w konkretnych miejscach wyświetlić zawartość dostarczoną przez nich. Wtedy co robiliśmy? Po prostu wyświetlaliśmy iframe'a. Znaczy to, że na przykład ta strona tutaj widzicie, ma w sobie trzy zbudowane rozszerzenia i każda z nich technicznie jak to działa, czyli jeżeli wyświetlamy tą całą stronę, dochodzimy do elementu właśnie z iframe'em, pytamy partnera, wyświetlamy wtedy zawartość tego bezpośrednio, co przychodzi przez klienta. Tylko że bezpośrednio nam przychodzi właśnie od danego rozszerzenia. Dzięki temu mamy enkapsulację, nie ma możliwości jakby modyfikacji głównej strony. Dostarczamy też pewne API JavaScriptowe, dzięki czemu istnieje właśnie jakaś komunikacja, ale jest to właśnie, znowu mamy kontrakt jasno określony, jest to coś, na czym oni mogą polegać, czy działa, na czym my możemy tym zaufać. Kolejnym elementem jest REST API. Tutaj raczej zaskoczenia nie ma, musieliśmy przejść z rozwiązania wcześniejszego, czyli Javowego na REST API. Dostarczyliśmy REST z całkiem dużą dokumentacją.
I to jest sposób, który uważamy za komunikację, którą powinni wykonywać z nami klienci. Czy to zarówno klienci, jak i na przykład administratorzy, czy użytkownicy, którzy są bardzo zaawansowani, którzy wiedzą, co robić. Ostatnim elementem jest informowanie o zmianach. Event bus zniknął, mamy webhooki, czyli informujemy rozszerzenie, że zmiany wystąpiły w produkcie. W deskryptorze właśnie rejestrujemy taką informację. W tym momencie na przykład jest to informacja, że jeżeli nastąpi event issue created, czyli ten zadanie zostało, zagadnienie zostało stworzone, wyślij zapytanie pod dany adres. Wtedy aplikacja mogła zareagować w sposób, w jaki chciała. Co więc nam pozostało? Ponownie jesteśmy w momencie, gdy mamy nasz Jira, mamy już clouda, możemy instalować addony, możemy zmieniać produkt w różne sposoby. No to, co nam zostało, no to zostało na marketplace. Możemy ułatwić klientom zarówno instalowanie rozszerzeń, jak i też partnerom, którzy chcieliby się rozreklamować. Możemy dzięki temu pokazać im, gdzie mogą to zrobić. Mogą po prostu bezpośrednio tutaj się reklamować. Wypaliło, udało się. Mamy ponad 1000 aplikacji za tym marketplace. Niektóre z nich to są ogromne firmy, ale niektóre są też właśnie małe, kilkuosobowe startupy, którym po prostu się świetnie udało. Miały genialny pomysł, wymyśliły coś, czego nikt wcześniej nie wpadł i osiągnęły ten sukces. Wydawać by się mogło, że już wszystko zrobiliśmy, co tylko jest możliwe, jest idealnie, świat jest utopijny, możemy skończyć. No się jednak okazało, że nie. Jaki jest przede wszystkim problem? Zaczęliśmy słuchać znowu klientów i zaczęliśmy słyszeć, co nie działa. Zaczęliśmy słyszeć, że ciężko się robi te aplikacje, to znaczy porównując kosztów pierwszego rozwiązania do serwera, konieczność utrzymywania właśnie tych serwisów, na których stoją te aplikacje, jest czasochłonna. Przede wszystkim, na przykład, jeżeli chcemy prototypować, czy jeżeli na przykład chcemy robić te aplikacje dla siebie, dla swojego zespołu, nie wypuszczać nigdzie daleko, ten koszt inicjalny wejścia jest zdecydowanie wyższy. To też wiadomo, z czasem łączyło się z kosztem utrzymania, zwłaszcza dla właśnie małych firm czy małych startupów. Musieli oni utrzymywać swoje serwisy, co jak wiemy z poprzedniej prezentacji, czasami przychodzi z kosztem, jeżeli chcemy tutaj mieć multigeo. Ponadto mamy też jedna aplikacja, była jakby ten sam deskryptor, ten sam adres był instalowany na wszystkich instancjach, co oznaczało, że aplikacja swojego założenia musiała dbać o to, żeby na przykład nie wyciekły dane, które otrzymuje z dwóch różnych instancji, musiała sobie radzić z danymi generowanymi przez użytkownika, a mamy jednak sytuację, gdzie wchodzi na przykład GDPR, gdzie to jest bardzo istotne. Tutaj jest to coś, czego my nie mogliśmy zapewnić. Musieliśmy więc znowu wyewoluować i musieliśmy wymyślić kolejne rozwiązanie. To się nazywa Forge. Jakie mamy teraz wymagania? Przede wszystkim chcemy, żeby te aplikacje tworzyły się szybko i prosto. Chcemy, żeby z pozycji właśnie takiego dewelopera, z pozycji administratora było bariera wejścia była bardzo niska. Dodatkowo te koszty utrzymania, zwłaszcza na początku, dobrze by było, jakby to nie było wielkie. Ponadto chcemy też domyślnie zwiększyć bezpieczeństwo. Wiadomo, w poprzednim rozwiązaniu też to jest możliwe, ale jednocześnie istnieją rozwiązania takie, które mogą ułatwić tym partnerom zrobić to, dzięki czemu po prostu trudniej będzie spowodować jakieś błędy, dzięki czemu będziemy mieli sytuację win-win dla obu stron. Wymyśliliśmy więc coś, co się nazywa Forge. Jest to nasze najnowsze rozwiązanie, najnowsze narzędzie, i które bazuje na budowaniu rozszerzeń z pomocą Lambda i bazując głównie na tej technologii. To jest sytuacja, w jakiej byliśmy wcześniej. Mieliśmy X aplikacji zainstalowanych na jednej instancji. Różnica jest głównie taka, że w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, to my zaczęliśmy wykonywać ten kod. Jako partner, jedyne co robisz, to dostarczasz nam zawartość tego, co ma zostać wykonane, dostarczasz podobnie manifest, który określa, w jaki sposób się integrujesz. My zaś dbamy już o to, żeby na przykład było to położone blisko tych instancji, żeby zostało to wykonane, żeby było skalowane, kiedy potrzeba. Właśnie zmniejszamy opóźnienia. Jest to zdecydowanie właśnie wtedy bariera wejścia na początku jest po prostu niższa. Jakie są podstawowe założenia? Pierwszym elementem jest kolejna ewolucja, czyli z XML-a przez JSON-a przeszliśmy do YAML-a. Mamy manifest. W manifestie deklarujemy to, co chcemy wykonać w danej aplikacji. Tutaj są trzy moduły, które o tym pokrótce powiem. Pierwszym jest issue panel, czyli sposób na rozszerzenie UI-a. Drugim elementem jest trigger, to jest coś w rodzaju webhooków. I trzeci, czyli funkcje. Zaczynając od końca, zaczynając od funkcji,
Technicznie pod spodem są to izolowane i sandboxowane AWS-owe lampy, które poza izolacją, którą daje sam AWS, jeszcze tam dodatkowo jest parę naszych narzędzi, które pozwalają, żeby na przykład wywołania były ograniczone do pojedynczej instancji, nie było właśnie tego wycieku danych pomiędzy różnymi klientami. I to właśnie ta izolacja dużo daje, domyślnie aplikacje są tworzone w taki sposób, dzięki czemu są po prostu bezpieczne, ciężej coś tutaj zepsuć. Różnica jest, też mamy taką informację, że te aplikacje tutaj uwierzytelniają się z pomocą głównie OAuth-a i wtedy nie można nic wykonać, dopóki użytkownik sam nie zatwierdzi, że pozwala danej aplikacji na wykonanie tych konkretnych operacji w jej imieniu. Dodatkowo też możemy kontrolować te adresy zewnętrzne, do których wysyłamy informacje. To znaczy, że możemy na przykład określić, że dana lambda nie skontaktuje się z żadnym serwisem zewnętrznym, dzięki czemu wiemy, że wszystko zostaje wywołane w naszej sieci, w naszej infrastrukturze, więc klienci, za to już nie tylko partnerzy, ale klienci mogą nam zaufać, że te dane są po prostu z nami bezpieczne. Kolejnym elementem jest rozszerzalność frontendu. Generalnie mamy dwa na to wyjścia, dwa rozwiązania. Pierwszy to jest coś, co nazywa się Custom UI, którą jest historia podobna jak wcześniej, czyli dostarczamy zasoby. Drobna różnica jest taka, że nie ty musisz utrzymywać je, to my je utrzymujemy na stronie i to my po prostu je wyświetlimy w momencie, gdy to będzie konieczne i potrzebne. I jednym trochę wyjściem, trochę ciekawszym jest coś, co się nazywa UIKit. UIKit technicznie dla osób zaznajomionych z Reactem wygląda jak React. Ten kod wyżej w JSX-ie jest technicznie tym, co zostanie zwrócone na dole. Drobną różnicą jest to, że to jest kod, który jest wykonywany po stronie backendu. Czyli tworząc taką lambdę, pisząc coś takiego, możesz powiedzieć, że chcesz, żeby na przykład w danym miejscu, gdy zostanie wywołane dane rozszerzenie, wyświetli się tekst tech recount, jakiś tam tekst pod spodem i przycisk. Istotnym elementem jest tutaj w przycisku jest też reakcja, jest reakcja onClick, co oznacza też, że lambda zostanie, możemy wywoływać, nie tylko to jest tak, że to jest pojedyncze zapytanie w momencie wyświetlania strony, koniec, statyczna zawartość. Możemy zrobić to też w takiej formie, że lambda zostanie ponownie wywołana w momencie, gdy użytkownik dokona jakiejś interakcji z tym UI. Dzięki takiemu wyjściu uzyskaliśmy parę ciekawych rzeczy. No przede wszystkim możemy zrezygnować z iframe'ów, które z swojej natury zawsze będą trochę wolniejsze. Możemy tutaj na przykład dokonać server-side renderingu, jeżeli to jest konieczne, jeżeli to jest nam przydatne. Fajnym też wyjściem jest to, że znowu jako partner nie musisz martwić się o wszelkie dostosowywanie się do najnowszych wytycznych naszego design systemu. Ty jako partner po prostu zwracasz elementy i my już dbamy o to, żeby były tak zgodne z tym design systemem, jak to jest tylko możliwe. Ostatnim elementem jest informowanie o zmianach. Tutaj mamy sytuację bardzo podobną. Jedna różnica to jest to, że główna różnica jest nazwa, czyli mamy triggery. Ten trigger reaguje na aktualizację jakiegoś issue i różnica jest taka, że zamiast jego miejscem docelowym, zamiast konkretnego adresu URL konkretnie gdzieś dostępnego, wywołujemy po prostu znowu funkcję, która jest uruchamiana u nas. Okej, okay. W jaki sposób jest to może wyglądać? Mam nadzieję, że widzicie Chroma w tym momencie. Proszę dać mi znać, jeśli nie. To jest jakieś przykładowe zadanie, odświeżmy i upewnijmy się, że działa, które ma właśnie wiele pól i mam tutaj jedno pole, które po prostu jest lista krajów. Załóżmy, że chcemy, mamy wymagania od klienta takie, że chcemy wyświetlić mapę tych krajów na mapie świata, te, które są aktualnie zaznaczone. Sam produkt takiej możliwości nie daje. Oczywiście można wrzucać załączniki, ale trzeba je aktualizować. Jest to, no, to nie jest najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązanie na świecie. Także lepiej można stworzyć na to rozszerzenie. Jak wygląda zawartość tego rozszerzenia? W sumie składa się z dwóch głównych plików. I pierwszy z nich jest manifest, który pokazywałem. Głównym elementem jest to, że mamy sobie issue panel, czyli sposób na rozszerzenie tego widoku zadania, który widzieliście wcześniej. Ma on swój określony tytuł, ikonę i istotnym elementem jest funkcja. To oznacza to, że w momencie, gdy będziemy renderowali stronę, gdzie dotrzemy do elementu, gdzie ten panel powinien się wyświetlić, my wykonamy tą funkcję i bazując na tym, co ona zwróci, wyświetlimy taki, a nie inny interfejs.
Definicja funkcji jest tutaj, po prostu jest to nazwa i handler, który wskazuje na plik, który został wykonany. Pozostałe to jest ID aplikacji oraz scopy, które ślamy. To oznacza to, że ta aplikacja może odczytywać dane z instancji i może zarządzać jej konfiguracją. Jak więc wygląda zawartość takiego pliku, zawartość takiej funkcji? Generalnie jest tutaj i zacznijmy może od końca. To jest element, który będziemy chcieli wyświetlić. Mamy tutaj fragment, podobnie znowu do reaktowych fragmentów. Mamy wyrenderowaną mapę świata, która w tej funkcji WorldMap pod spodem po prostu renderuje nam mapę, która jest technicznie SVG-kiem. Mamy przycisk, którą tekst wczytaj i handler na wciśnięcie. W jaki sposób to wyświetla się? Na początku, patrząc się tutaj, lista krajów jest pusta. My tworzymy nową mapę i bazując na tej liście krajów staramy się wyświetlić. W momencie zaś jednak, gdy wciśniemy tutaj onklika, aplikacja Lambda ponownie się wywoła. Zawartość tej funkcji zostanie wykonana i w tym momencie wczytamy dane, odczytamy też te pole, które tam istnieje, pobierzemy te kraje, które zostały tam oznaczone, ustawimy je do tego stanu, który widzicie tutaj oraz ponownie zostanie wykonana cała lambda i ponownie zostanie przerenderowany ten fragment, który tutaj widzicie. Stąd właśnie te podobieństwa do Reacta. Nie jest to JSX, tak jak możecie tutaj zwrócić uwagę, jest to po prostu jest to Forge UI Kit, ale dla osób, które są zadaniem z Reactem, jest to dosyć podobne. To, co jednak widzicie, tutaj nie ma, czyli chcemy ją zainstalować, więc musimy to zrobić. Dokonujemy instalacji, wybieram produkt, na którym chcemy to zrobić i adres URL, tech3camp-presentation. Okay. To, co widzimy dalej, jest to, że aplikacja będzie zainstalowana z konkretnymi scope'ami, te, które widzieliście wcześniej, czyli de facto, co aplikacja może wykonywać. Upewnijmy się, że chcemy kontynuować. Poczekajmy chwilkę na instalację. Ok, udało się nam. Wchodzimy tutaj teraz i mamy pewną różnicę. Teraz widzimy ten panel, który się został wyświetlony. Jednak nie ma tak łatwo, nie wszystko od razu zadziała. Przede wszystkim to, co chcemy, czyli chcemy powiedzieć użytkownikom, że dopiero jak zostanie ta aplikacja uwierzytelniona, to dopiero wtedy mogą wykonywać coś na... Ta aplikacja może dopiero coś wykonywać. Musimy więc na to pozwolić, przejść przez consent screen, na którym powinniśmy zobaczyć dokładnie te same informacje, które widzieliśmy wcześniej. To się wyświetli dla użytkowników, którzy będą chcieli wykonać to rozszerzenie, zaakceptować to i poczekać na odświeżenie aplikacji. Mam teraz pustą mapę. Ale w momencie wciśnięcia guzika wczytaj, ona pobierze dane pod spodem z tego pola i podkreśla nam kraje. Hipotetycznie chcemy dodać Australię, zmieniamy to. Nie mamy tutaj live renderingu, ale możemy ponownie to wczytać. Podkreśli nam kolejny kraj. Tą lampę wrzuciłem wcześniej do naszego środowiska, to zajmuje kilka minut, nie chciałem sobie czasu na prezentację, ale no załóżmy, że chcemy dewelopować. Załóżmy, że no jeżeli mielibyśmy ten właśnie kilka minut czekać na każdą zmianę, to jest to dosyć czasochłonne. To, co możemy więc zrobić, to nazywa się tuneling. Czyli możemy powiedzieć instancji, że w momencie, gdy wyświetlone jest takie rozszerzenie, to zamiast do tej AWS-owej lampy, która tutaj jest akurat w trybie deweloperskim, uderz do mojej maszyny, nie do tej lampy, która zostanie to wykonana. Tworzy się właśnie Docker image i musimy chwilkę poczekać, aż zostanie wykonany. OK, kod został stworzony, smintowany. I załóżmy, że chcemy coś zmienić, nie wiem, chcemy dodać tytuł. Chcemy zmienić napis tutaj mapy. Chcemy, nie wiem, przedstawić go wyżej w innym miejscu. Zapisujemy, poczekamy na bundlowanie kodu. OK, zostało odświeżone. Odświeżmy apkę. Trochę to dłużej trwa, bo wiadomo, pyta się właśnie naszej bezpośredniej instancji. Pyta się właśnie naszej maszyny, ale zmieniła się. Elementy na stronie zostały przemienione. W taki sposób, wiadomo, to jest drobna rzecz, którą tutaj dodałem.
ale możecie zmienić w sumie wszystko w taki szybki sposób, o ile nie zmienicie tego głównego pliku z manifestem, wtedy możecie na bieżąco analizować, jak wasz kod działa. Możecie też po prostu mieć informacje, wasze logi zostaną wyświetlone lokalnie. Wracając dalej do prezentacji, co nam się w sumie udało osiągnąć? Przede wszystkim my utrzymujemy kod, trochę sytuacja win-win dla nas. My dbamy o to, żeby był blisko instancji, które są. Ty jako partner nie martwisz się niczym za wyjątkiem wydajności kodu i tym, żeby został wrzucony. Też jako partner właśnie masz szybki devloop, faz szybko się instaluje, szybko działa, szybko się wykonuje, łatwo się też skaluje w górę. Też my możemy zapewnić naszych klientów, że te dane na przykład są z nami bezpieczne, są wykonywane w naszej infrastrukturze i mogą nam po prostu zaufać. Epilog. Mówię, jak wyglądała właśnie nasza historia. Przeszliśmy od serwera, gdzie tworzyliśmy produkty dla projektu Hosted, które też były hostowane. Potem przeszliśmy do clouda, pierwszego rozwiązania, gdzie my hostowaliśmy produkt, ale partnerzy też musieli gdzieś u siebie go hostować, jak jest w naszych cloudach, i zatoczyliśmy małe koło, czyli przeszliśmy teraz znowu w taki sposób, że to my hostujemy ten kod, my go wykonujemy, partnerzy tylko do go dostarczają. I na zakończenie chciałbym zostawić was z tą myślą, czyli szukajcie tego sposobu, szukajcie tej możliwości na rozszerzenie waszych produktów. Mam nadzieję, że trochę zacząłem przekonać, że ta rozszerzalność może być ważna, że możecie stworzyć produkt, który sam w sobie będzie wartościowy, ale to dopiero po dodaniu tych integracji, po zaczęciu łączenia się ze wszystkim, czy po zmianie interfejsu może się okazać, jak on naprawdę jest bogaty, jak wiele możliwości daje klientom. I też dodanie tych funkcjonalności, przepraszam, dodanie rozszerzalności może być trochę czasami najistotniejsze z dodaniem nowych funkcjonalności, bo ta rozszerzalność może wywołać taki efekt śnieżnej kuli, gdzie te małe inwestycje na początku mogą mieć ogromne, ogromne pozytywne rezultaty z czasem. Dajcie po prostu zakiekować tej idei temu na to, w jaki sposób możemy rozszerzyć wasz produkt. Dzięki za uwagę, z chęcią odpowiem na pytania, jeśli jakieś były.